27 kwietnia rozpoczęły się egzaminy gimnazjalne. W pierwszym dniu gimnazjaliści sprawdzali swoją wiedzę humanistyczną, która obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu takich przedmiotów jak język polski, historia i wiedza o społeczeństwie. W naszym gimnazjum przystąpiło do egzaminu 157 uczniów. Wszyscy się zgłosili, wszyscy pisali egzamin, stwierdzili, że zupełnie ciekawe były tematy rozprawki i cała część humanistyczna tego egzaminu była dla nich przystępna. Mam nadzieję, że jutro i pojutrze równie dobrze im się uda napisać i będą zadowoleni tak jak dzisiaj. Wyniki dopiero na początku czerwca, także musimy się uzbroić w cierpliwość i poczekać.